Mszą w kościele dominikanów i meczem wspomnień tarnobrzeska siarka rozpoczęła sobotnie obchody jubileuszu 65-lecia. Na murawę stadionu przy Alei Niepodległości wybiegli dawni reprezentanci klubu, wśród których znaleźli się Mieczysław Orzuk, Modest Boguszewski, Józef Stefanik, Tadeusz Grupa, Dariusz Papież, Adam Marzysz czy Marcin Truszkowski. Zespół w czarnych strojach poprowadził trener Jacek Zieliński, w żółtych zaś Stanisław Gielarek. Rywalizacja na boisku zakończyła się zwycięstwem czarnych 6-3. Hat-tricka zanotował na swoim koncie Mieczysław Orzuk. Po jednym golu dorzucili Adam Marzysz, Marcin Truszkowski i Janusz Chynowski. Bramki dla żółtych zdobyli zaś Daniel Beszczyński, Dawid Korona i Przemysław Stomporski. Po sportowej rywalizacji przyszedł czas na uroczystą akademię, która odbyła się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. W trakcie wydarzenia wyświetlono film autorstwa Sławomira Strzałki o historii klubu, w czasach prosperity przemysłu siarkowego zrzeszającego kilka sekcji sportowych, z czasem zredukowanego do piłki nożnej. Później przyszedł czas na odznaczenia zarówno od Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, jak i klubowych wyróżnień, które trafiły do kilkunastu osób w różny sposób związanych z klubem. A czego życzono jubilatowi? Panie prezesie, wielu, wielu, wielu dalszych sukcesów. Proszę sobie nie umniejszać tego, co zdarzyło się w tym roku. To nie był mały, drobny sukces, to był wielki sukces. Awans do drugiej ligi uważam, że dla klubu to był faktycznie sukces naprawdę na miarę być może dzisiejszych możliwości, ale myślę, że pierwsza liga ekstraklasa, może do tego chyba bardziej panowie, państwo dążycie. Gratuluję wszystkim tego jubileuszu, ale gratuluję przede wszystkim to, że państwoście przetrwali wspólnie razem 65 lat, bo czasy były różne, tak jak oglądaliśmy na filmie, że i była liga taka, i taka, i taka, wzniosy i upadki, i z powrotem do przodu i na szczyt. Więc ja dzisiaj życzę wszystkim dobrego świętowania i przede wszystkim trzymajcie się chociaż w tej lidze przez następne 65 lat. Bo jak mówię, to wiem, a jak wiem, to mówię. Dlatego, że, szanowni państwo, muszę to zauważyć, że właśnie zaczęliśmy wspólnie i to od najlepszego sponsora, czyli od Pana Boga. Rozpoczęliśmy ten jubileusz właśnie w kościele, wspólną modlitwą i zawierzeniem Panu Bogu. Bo Pan Bóg jest wieczny, władze się zmieniają i raz jest taki prezydent, raz jest taki przewodniczący, ale jak wspólnie zawierzyliśmy ten klub, dzisiaj Panu Bogu, to ten klub przetrwa i będzie pierwsza liga i tego Państwu życzę. Mecz się kończył 3:30, no i ogólna radość, bo w ostatnim meczu jest sukces, jest miejsce w tabeli, wszyscy do kupy, gdzie ten prezes, jest prezes, a ja mówię, nie będę teraz z wami świętował, bo mam pewną radość już stalowo-wolską, jadę się z tą radością podzielić, a gdzie takich dwóch jakichś przebysków świadomości się dopytuje. No i tak w szczerości mówię do Tarnobrzega, to nasz róg! I zaczęło się. No to już wiem, że nie pojadę. No bo zanim się wytłumaczysz, zanim po co, a z kim, a dlaczego, no to krótka była taka chwila namysłu i mówię, wiecie państwo, tu mam same przyjaciół wśród was. Ja jestem z wami.
Ale jak mówicie, że w Tarnobrzegu jest wróg, to ja jadę go rozpoznać. Jak on to zrobił, że on już jest z drugiej lizy, a my dalej w trzeciej. Także, szanowni państwo, takie wprowadzenie. Bo pozwoliłem sobie złamać protokół, ale chcąc nadrobić do pani marszałek, pani przewodnicząca, panie prezydencie, pani Janku Dziubiński, Wiktorze Stasiaku, gdzie ich osobiście pamiętam i znam, to są moi przyjaciele i panie prezesie. Taki piękny, według mnie, no, czułem to z serca i niech tak będzie. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jest to cytat z Jana Pawła II, ale tak myślałem, że to najlepszy będzie taki prezent w ramach naszych tych przyjacielskich stosunków. Chociaż w jubileuszu życzenia dalszych sukcesów, szczere gratulacje dla wszystkich sportowców, trenerów, działaczy składa zarząd klubu PSA Stalowa Wola. Proszę bardzo. Prezes klubu Stalowa Wola, pan Wiesław Siembida. Oczywiście w tym dniu nie mogło zabraknąć urodzinowego toastu oraz tortu w barwach zielono-czarno-żółtych.